Justyna Ostrowska, Kurier Pionkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w jubileuszowym 30. już wydaniu serwisu informacyjnego, a w tym kurierze między innymi w poszukiwaniu wiosny. Puszcza Kozienicka budzi się z zimowego snu, a na te poszukiwania wybraliśmy się ze Sławomirem Wąsikiem. Remont ulicy Reja już ruszył. W drugiej połowie lipca mieszkańcy będą jeździć nową drogą. Przetarg rozstrzygnięty, umowa podpisana. W najbliższych dniach do warsztatów terapii zajęciowej dotrze nowy autobus. Dzisiejszy serwis informacyjny zaczynamy od komunikatu skierowanego do odbiorców telewizji kablowej Telepion. Szanowni Państwo, abonenci telewizji kablowej Telepion. W odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców ulicy Alei Lipowej i Leśna informujemy, że po raz drugi został odcięty program telewizji lokalnej Kurier Pionkowski bez uprzedzenia oraz podania jakiejkolwiek przyczyny. Stało się to decyzją członków zarządu Stowarzyszenia Telepion, którzy są jednocześnie członkami Komitetu Referendalnego. Przykro nam, że kosztem państwa prowadzona jest niezdrowa kampania referendalna. Takie działanie jest niezgodne z zawartym w dniu 1 lutego 2016 roku porozumieniem o współpracy i powoduje odcięcie mieszkańców od informacji dotyczących naszego miasta. Działania przedstawicieli zarządu stowarzyszenia uniemożliwiają wywiązywanie się z warunków określonych w uzyskanej koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pragniemy podkreślić, że przerwa w nadawaniu nie jest spowodowana żadną awarią techniczną, a rozpowszechnianie takiej informacji jest nieprawdą. Dodatkowo, z powodu odcięcia Kuriera Pionkowskiego ponoszone są co miesiąc znaczne straty finansowe związane z kosztami dzierżawy linii światłowodowej, podłączeniem oraz zakupem dodatkowych urządzeń do wyposażenia studia telewizji kablowej Telepion, co obciąża nas wszystkich mieszkańców jako podatników. Korzystając z okazji, dziękujemy naszym telewizjom za wszystkie słowa uznania i uwagi, informując, iż pozostałe sieci telewizji kablowych działające na terenie miasta nadają Kurier Pionkowski bez zmian. Zapraszamy do oglądania nas także na Facebooku i kanale YouTube. Piękna pogoda w ostatnich dniach skusiła naszą redakcję na wycieczkę do lasu w poszukiwaniu wiosny. Towarzyszył nam Sławomir Wąsik. Oto efekt naszych poszukiwań. Puszcza jest jednym wielkim, dynamicznym w swojej istocie organizmem. Przestrzenie lasu wypełnione są żyjącą, stale zmieniającą formę materią. Tu życie wielkiego drzewa i małego kwiatka, każdego dużego zwierzęcia i niepozornego robaka zależy od siebie. Wzajemnie się przenika i uzupełnia. Puszczy jako całości nie jesteśmy w stanie ogarnąć, wszystkiego nazwać i zrozumieć. Możemy ją natomiast poznawać, pochylać się nad poszczególnymi jej składowymi, przyglądać się detalom i starać się pojmować zachodzące tu procesy. Możemy jak przedszkolak kaligrafować pojedyncze literki i składać niepewnie wyrazy. Marzec jest miesiącem przełomu. Odchodzi zima, a my zaczynamy rozglądać się za pierwszymi zwiastunami wiosny. To dobry czas, żeby wyjść w teren i zacząć wędrówki przyrodnicze. Jesteśmy w dolinie rzeki Zagorzdzonki, niedaleko miejscowości Januszno. Jest 4 marca,
i jak widzimy, las wydaje się monotonny, szary, taki jeszcze nie wiosenny. Otaczają nas drzewa. Jesteśmy, można powiedzieć, w najbardziej żyznym siedlisku w Olsie. W Puszczy Kozienickiej stwierdzono około 600 gatunków roślin naczyniowych. Czyli jest to bardzo dużo, zważywszy, że każda jest pewną indywidualnością, ma swój wygląd, swoje parametry, swoje właściwości i każda jest inna. Celem naszej wycieczki dzisiaj była ta niepozorna roślina i wbrew temu, co widzimy, nie jest to okaz młody. Jest to wawrzynek wilczełyko, który normalnie dorasta w takich przeciętnych warunkach do 1 metra. Jest to roślina bardzo rzadka, otoczona ochroną gatunkową i występuje u nas w puszczy. Wawrzynek wilczełyko zakwita bardzo wcześnie, z takim pierwszym zwiastunem wiosny i w naszych warunkach jest to koniec lutego, czyli można powiedzieć, że jeszcze zakwita jeszcze w zimie. Wawrzynek wilczełyko ma niepozorne kwiaty koloru różowego o bardzo miłym zapachu. Wawrzynek wilczełyko. Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Wawrzynek spokrewniony jest z taką rośliną, która powszechnie występuje w krajach śródziemnomorskich i nazywa się wawrzyn szlachetny. Laurus nobilis. Laur. Z czym może kojarzyć się słowo laur? Potocznie z liściem laurowym, z liściem, który jest spotykany w każdym niemalże domu jako cenna przyprawa. Kojarzyć się też może ze starożytną Grecją i z wieńcami laurowymi, które ozdabiały głowy na przykład olimpijczyków czy żołnierzy powracających z pola bitwy. I tutaj chciałbym wspomnieć mojego sąsiada, nieżyjącego już księdza profesora Wójtowicza, Henryka Wójtowicza, mieszkańca Januszna, który przetłumaczył dzieło Teofrasta i tytuł tej książki to jest Przyczyny powstawania i rozwoju roślin. Jest to książka, która przenosi nas prawie 2500 lat wstecz, do czasów starożytnych, do starożytnej Grecji. W ogóle Teofrast był uczniem Arystotelesa. Jak widzimy, jest to bardzo obszerna książka i powiem coś więcej, jest to książka bardzo mądra. W botanice dla studentów aktualnej botanice można doszukać się bardzo dużo wspólnego właśnie z tym dziełem. Znamy pochodzenie słowa wawrzynek, wiadomo, rodzina wawrzyńcowatych, natomiast skąd wziął się drugi człon tej nazwy? Otóż wilczełyko, jak wiemy, łyko są to żywe materia tej rośliny i można powiedzieć, że wszystko o tej roślinie jest trucizną. Dlatego wilcze jako niebezpieczne, jako ewentualnie śmiertelne nawet. Teraz jak widzimy, jest to taka łysa troszkę roślina. Ja, żeby wyprzedzić trochę czas, przygotowałem sobie taki obrazeczek. Tutaj u góry wszędzie będą listki i to będzie w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni. Dodać należy jeszcze, odpowiedzieć właściwie na pytanie, dlaczego ona zakwita tak wcześnie. Jest to też proste, ponieważ później tak mała roślina
nie byłaby w stanie zakwitnąć, nie byłoby tutaj światła. Gdy te drzewa wszystkie pokryją się liśćmi, na dole lasu będzie ciemno. Wawrzynek Wilczełyko, jak wspomniałem na początku, jest jednym z pierwszych zwiastunów wiosny. Jednak nie jest to jedyna roślina, która zakwita tak wcześnie. Jesteśmy w innej części Puszczy Kozienickiej, w miejscu szczególnym. Co wyróżnia to miejsce? Taka niepozorna roślinka, zwiastun przedwiośnia nawet, nie wiosny, śnieżyca przebiśniek, która zakwita bardzo wcześnie. Jak sama nazwa wskazuje, często przebija swoją łodyżką śnieg, pnąc się do światła. Praktycznie w Puszczy Kozienickiej ja osobiście znam jedno takie miejsce, gdzie śnieżyc przebiśniegów jest tak dużo. Jej zasięg kończy się na Puszczy Kozienickiej. Jest to gatunek południowy, szczególnie licznie występuje w Karpatach. W ogóle ma dwa listki, łodyżkę. I to jest praktycznie cała roślina. To, co widzimy na powierzchni ziemi, to jest część rośliny, natomiast w ziemi znajduje się cebulka. Ta część naziemna pojawia się dopiero po 6-7 latach. Dlaczego śnieżyca przebiśniek zaczyna kwitnienie tak wcześnie? Otóż tutaj, w tym lesie liściastym, w końcu kwietnia, w maju, zrobi się po prostu ciemno. Liście zasłonią cały dostęp światła do dna lasu. Przez to, że ta roślinka jest tak mała, później wręcz nie dopchałaby się do słońca. To jest jedyna jej szansa zakwitnięcia, zaistnienia, to właśnie ta pora. Jest początek marca i wkrótce tutaj pojawi się dużo innych gatunków. Już tutaj widzimy pierwsze kwiaty przylaszczki, niebieskie kwiaty, niepozorne jeszcze, ledwo wyglądające z liści. Minioną sobotę, 4 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mediacyjne byłych pracowników firmy BOMAG z prawnikami. Firma ta zajmowała się utylizacją śmieci i z dnia na dzień została zamknięta, czego skutkiem była utrata pracy blisko 50 osób. Jeżeli chodzi o byłych pracowników firmy BOMAG, no mamy do czynienia z dużym problemem, dlatego że około 30 osób zostało z dnia na dzień zwolnionych, zostało bez pracy, bez środków do życia, no i ze zwolnieniami w trybie dyscyplinarnym. W tej chwili trwa sprawa sądowa. Pracownicy zostali podzieleni na 4 grupy, więc de facto są 4 procesy, 4 postępowania.
Jako że obie strony wyrażają chęć zakończenia w jakiś sposób tego, w sposób polubowny, sąd skierował to postępowanie do postępowania mediacyjnego, które ma na celu no, skrócenie przede wszystkim czasu postępowania sądowego i realne załatwienie problemu tych ludzi. Dzięki uprzejmości pana burmistrza, tutaj, który udostępnił nam salę, te mediacje mogą się odbyć tutaj w Pionkach z udziałem pań mediatorek sądowych i mamy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany. No, większość tych ludzi dzięki Bogu poradziła sobie, znalazła pracę, również dzięki tutaj lokalnym przedsiębiorcom, którzy pomimo tego trybu zwolnienia, według nas całkowicie niezasadnego, tych ludzi przyjął do pracy i ci ludzie zostali przyjęci do pracy, mają środki do życia, mogą zapewnić swoim rodzinom jakiś byt. Czekamy na wyniki mediacji. Jest to pierwsze spotkanie organizacyjne. Na pewno tych spotkań będzie więcej i mam nadzieję, że te problemy uda się rozwiązać. W ostatnim tygodniu rozpoczęła się przebudowa ulicy Ryja i Willowej. Pierwsze prace ruszyły, a zakończenie prac przewidziano na drugą połowę lipca. Będzie to ulica z prawdziwego zdarzenia z kanalizacją burzową, którą sfinansuje PWKC. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont, a w zasadzie budowa, odnowa ulicy Ryja i Willowej. Mówię o tym, że jest to praktycznie budowa nowej ulicy, dlatego że dotyczyć to będzie budowy zarazem kanalizacji burzowej, budowy nawierzchni. Ulica ta będzie praktycznie jak nowa. W mieście brakuje nam kanalizacji burzowej. W różnych fragmentach miasta borykamy się z problemem odprowadzenia wody podeszczowej. W tym wypadku inwestycja jest realizowana wspólnie z PWKC, które za swoją część, czyli burzówkę, zapłaci ze swoich środków. Koniec inwestycji planowany jest na połowę miesiąca lipca i wartość sięga około 1 200 000 zł. Mam nadzieję, że w ten sposób cała ta dzielnica uzyska połączenie z ulicą Garszwą, o jakiej od dawna już marzono. W ramach przebudowy drogi ulicy Ryja planuje się wykonać w szczególności przebudowę nawierzchni dróg, poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni oraz przebudowę chodników, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach przebudowy drogi ulicy Willowej planuje się wykonanie robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych, wykonanie w kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych rurami osłonowymi, poszerzenie istniejącej nawierzchni do wymaganych szerokości, wyrównanie nawierzchni do właściwych spadków poprzecznych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na całym odcinku, budowa dojść pieszych oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej, wymiana oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego, a także roboty wykończeniowe. 1 stycznia 2017 roku w życie weszła ustawa, na mocy której łatwiej wyciąć drzewa i krzewy na własnej działce. Obecnie na terenie całego kraju ustawa ta przynosi fatalne skutki. Również nie ominęła Pionek i okolic. Zmieniona ustawa o ochronie przyrody oraz zmiany w ustawie o lasach, które weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku, częściowo znoszą obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia usuwać drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Konieczny do spełnienia jest jeden warunek, że działanie to nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rezultaty tej ustawy widoczne są w całej Polsce, jak również w naszym mieście. Właściciele nieruchomości wykorzystują nowe przepisy, a skutki widoczne są gołym okiem. W obawie przed masową wycinką drzew grupa posłów PiS w ostatnim czasie złożyła projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które chcą usunąć drzewa lub krzewy ze swoich działek, będą to musiały zgłosić w urzędzie.
W składanym wniosku trzeba będzie podać liczbę usuwanych drzew lub krzewów oraz numer nieruchomości, której wycinka będzie dotyczyła. Osoby te przez 5 najbliższych lat nie będą mogły sprzedać takiej działki na cele działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Miejmy nadzieję, że nowelizacja ustawy przyniesie zamierzone skutki i zatrzyma prawdziwą rzeź drzew. Do 3 razy sztuka. W wyniku 3 przetargu wyłoniono firmę, która dostarczy nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia na wózkach inwalidzkich wychowanków warsztatów terapii zajęciowej w Pionkach. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na dostawę samochodu dla warsztatów terapii zajęciowej. Samochód ten w większości finansowany będzie ze środków PFRON-u. Jego wartość to około 250 tysięcy złotych. Marka samochodu Mercedes-Benz. Będzie on zdecydowanie bardziej komfortowy dla przewozów osób niepełnosprawnych. Będzie tam miejsce również na wózek osoby niepełnosprawnej. Spodziewam się, że samochód ten w przyszłym tygodniu zostanie już dostarczony. Wszystkich wokalistów zapraszamy na przesłuchania do 2. festiwalu piosenki z Czarnego Krążka. Jeśli jesteś wokalistą, miłośnikiem starej, dobrej polskiej muzyki, weź udział w 2. ogólnopolskim festiwalu piosenki z Czarnego Krążka pod patronatem Andrzeja Piasecznego. Szczegóły na stronie internetowej www.cal.pionki.pl. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pionkach zaprasza na spotkanie z bioenergoterapeutą, które odbędzie się 15 marca bieżącego roku o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Kultury. 7 oraz 21 marca 2017 roku odbędą się kolejne spotkania poprawiające pamięć. Słuchacze UTW mają wstęp wolny, bilety dla pozostałych w cenie 10 zł. Spotkania zaczynają się o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Kultury. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty z rękodzieła Jajko Wielkanocne. Zajęcia odbędą się 14 marca o godzinie 16. Prosimy o przyniesienie materiałów bazowych. Jajka styropianowego, serwetki papierowej z motywem wielkanocnym. Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkanie z cyklu Na Szlaku. Tym razem wieczór z sowami z Jolantą Tabor. Spotkanie odbędzie się 17 marca o godzinie 17. Zapraszamy na spotkanie z pisarzem i poetą, autorem wielu książek, Krzysztofem Kołtunem, laureatem prestiżowych nagród literackich. Spotkanie odbędzie się 16 marca tego roku o godzinie 17 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny. Najpiękniejsze pieśni i ballady Bułata Okudżawy już niebawem w Miejskim Ośrodku Kultury. Koncert odbędzie się 18 marca o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. Cena biletu to jedyne 10 zł. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy Państwa do oglądania na naszym kanale YouTube konferencji prasowej Romualda Zawodnika w związku ze zbliżającym się referendum. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu dla Państwa. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego.